Tylko a nie ja mam będziemy. nadzieję, że Kevin nie odwali maniany jak ostatnio. To jak pamiętam, robiłem własny playthrough. Okej, czyli my jesteśmy w górach. Ej, a może być tak, że ja się zrespię gdzie indziej niż ty? Nie, nie może być. To było jedynie w becie, nie? Bo ja oglądałem betę jak grali, więc i było to, i to było możliwe akurat. Czyli mamy tak, mamy Edwarda Puftona. Przez 31 tygodni. No missing, no, czyli go nie odnaleziono. Miał 63 lata, 175 cm wzrostu, oczy szare i ważył 75 kg. Barbara Puffton, 60 ale lat. To jest... Okupacja ej, socjalista, ale... nawet nie wiem co to jest. Hej, 160 cm, ej, kolor, czyli oczy brązowe. Waga nie powiem, 68 kg. Nie, ale może to widzę trochę nie interesować. I student, 20 lat. 162 cm wzrostu. Virginia. O kurde, ile leków. Możemy po prostu mówić, może inaczej to nazwiemy, bo to może być Bonica. Trochę źle. No ja się śmieję, że optymizm, ale nie tyle. Bo to... jak to... To może być słowo takie trochę źle przetłumaczone. Nie, dobra, już spadam. Tam jest Kevinek. Mamy tak. A tam... O nie, spadamy na dół. Też wiem, dlaczego ten... Też wiem, co od razu gdzie od razu pojedziemy. Ja cię widzę na mapie, się na tym na znaczniku. Ja dalej fruwam. Ja się bawię w ogóle w fruwajki. B, od razu sobie zobaczę. Tam K. Nie, jakiś typ. W ogóle... O, znajdź ten... A co to jest w ogóle za typ właśnie, ten taki, co... On będzie ważny pod ten... Od chyba pod koniec, czy przy końcu gdzieś. Bo ten typo jakby właśnie nas... O. Cześć. Cześć kolego. Już pędzę. Lecę, bo chcę. Lecę, bo życie jest złe. Jest prawdą. Okej, open emergency only. Witajcie. Welcome. Welcome to Poland. Michał! Ono tu, panie. Kurde. O, jest. Lecę, tak? Trzymaj to. O, dziękuję bardzo. Ja też lecę, bo coś... Ja już powiem, ja już ci nie powiem, że nie. Mamy dwie wioski przy sobie i mamy... Dwie wioski przy sobie, więc jakby... Lepiej dla mnie jest zejść. Więc come on. Dobra. Więc rusz się, bo ja nie czekam. Czekaj, jeszcze te itemy sobie wezmę. Jeszcze stalo. W ogóle tak zauważyłem, że jak powiedzmy się nagrywa na YouTube'a, albo gdzieś tam po prostu, to ci YouTuberzy nie widzą wszystkich powiedzmy rzeczy, jakby coś na mapie jest. Ja jako widz powiedzmy to widzę, ale powiedzmy ten youtuber jakoś tego nie widzi. Tak. I ciekawe, czy tak jakby... będzie też u mnie. Bo jak to mówi Rites, youtuberzy, to jest najgorsza grupa społeczna. O tobie co? Kolego, ja rozumiem, że ty lubisz podskakiwać, ale to za dużo skakania jak na jeden dzień. Jakby my skoczymy na jakieś ponad metr chyba. No, tak mało itemów w ogóle.
Wszystkie rzeczy. I będziemy mieli screenshot od razu. Skinam screenshotami. Znajdź rodzinę Paftonów. No, mamy tego, mamy screenshot, zapytaj. A gdzie są w ogóle te wszystkie drużyny B? Bo ja znalazłem tylko dwie drużyny chyba. Ja znalazłem. Trzecia jest chyba gdzieś w Cave'ie, jak dobrze pamiętam. To jest ta? To jest ta drużyna? Nie. No na pewno... Ja sobie robię łuk, bo to się przyda. Nawet nie wiedziałem, że mam taką ładną grafikę. W ogóle taka informacja dla widzów, jakbyście grali i byście rozbili się na tym, na plaży, to ja wam polecam zawsze zebrać te takie listy, co macie na podłodze, bo to może wam naprawdę później uratować życie. Tak jak nam wybuduje tych schronień. W ogóle ten mech, nie chodź. Ej, to właśnie idziemy do tej jaskini tutaj, co jest. Poczekaj. W ogóle, o, tu. Ten mech, nie? Tutaj, no. Jak jest na plaży, to on daje nam tyle liści, że to jest, że aż nie powiem jak daje liści. Dużo. Dobra. Panowie przodem. Okej. Okay. Nie wygląda to jakoś... O nie, to będzie cała trolla. To jeszcze by tu nie musiał potem iść. Ja wchodzę na dół, bo tu jest free end. Tu jest free zbiornik. Ja się nie zbiorników. A teraz pokazać, że mam doświadczenie z Forestem. Nie no. Dobra, show off tutaj musi. Ja czekaj prawie to sobie coś. Dawaj, kurde. Dobra. Nie ma co, wrócony. A nie da się tam wejść, czy co? Nie da się, tylko można. Da się tam wejść, tylko to jest ciężkie. Nawet sam, pomimo tego, iż gram w Foresta i w Sonsa, to nie ma tam żadnych. Nie wiem, tam jest strasznie ciężko wejść. Jakby tak szczerze na moim pierwszym... A tu nie ma bariery? A tu nie ma bariery o żadnej przesadzie? Chodź, bo mam... Dwa escape'a, bo mam... Może tam dalej po prostu... A nie lepiej by było, jakbyśmy poszli od razu po tego? Po... pistol? Bo już tu się kanibale! Już się kanibale chcą... Chcą dopierdzielić do mojego dupska, już pędzą mi po ruchu. Przydałoby się zapisać grę. Tak na wszelki wypadek. No przydałoby się, nie powiem, że nie. Hopsasa! Oczywiście, hopsasa! Musi być. Zapisywajka. It. No i co? Poszli! Dobra. Mamy pierwszą rzecz przed sobą, więc praktycznie jak pójdziemy koleś w dom, to będziemy mieli tego. Będziemy mieli Ja właśnie nie wiem, czy nie będę zmieniał o nazwy na tym na YouTubie. Nie, trzeba będzie popierdzielać po to, bo jakby najmądrzejszym wyborem by było pójście od razu poszukanie drukarki, bo właśnie... Oho. To jest to? Nie, to nie jest to. Samolot. Oho, to jest to. Koleś, ustaw się pod spodem. Pod spodem, czyli? Pod spodem tej góry, na której stoję teraz. A, bo to jest ta... To jest to dziadostwo, więc żeby... Oszczędzę po prostu... Podglądam, jak kolega sobie spada, po prostu sobie spadnie i tyle. Nie, on tutaj co sobie zrobił, nie? Tutaj leżą cały czas, żeby nie było, że szyciliśmy sobie. Ograbowanie, praktyczny rabunek. Rabuś nie kradnie. Jeden z trzech.
świeczka będzie. O! Flara! Flara, flara, flara! Jeszcze raz flara. Flarka. Flarka, parka. Koparka. A który to jest? To jest. O, ja to jest ten, co tam. To ostatnio byliśmy i nie mogliśmy iść spać tutaj, bo tu było strasznie dużo typa. O Jezu, nie mów mi o tym. O, jest fucking location. Niestety, on się usmarował kciuka. Ej, to jest ci gier lepsze. Kolego, mnie trochę zbakowało. Widziałeś? Widziałeś? I my tu w ogóle byliśmy ostatnio. Ej, nie zauważyłem, że to jest ta lepsza siekiera i jej nie miałem. To jest ta dobra siekiera. To jest dobre, ale jakby brakuje temu, jakby wiesz, całego. No to jest tylko dobre na ścięganie drewna, bo tak to. No, się, ale. To dużo zadaje, to, ale wolno się trochę. Same, a szczerze mówiąc, koleś to do tego. Samego też bicia jest ok, tylko trzeba dobrze wytajmować strzały, nie? Tak, to może to ustawić, bo... Zapauzuj na chwilę, proszę cię. Zapauzuj, proszę cię. Co zapauzować? Nagrywanie. No. Daj mi sekundkę, bo mi tato... Możesz znowić, tylko mi tata przerwał, pyta się odnośnie informacji tej. Znów nagrywa. To była chwilowa przerwa. Może nawet nie wiem, czy to. Wracamy do przerwy. I tak. Teraz powinna ta muzyka lecieć. Jak ten. Please stand by. Oho! Mamy kolegów! Mamy już? Kolegów, ja tych kolegów się podbędę. Harcie, już to już. Do widzenia! I jest może taki tryb jak hard. Nie, chyba nie ma takiego. Jak hardcore. W ogóle, jak znajdziemy maintenance, nie? Te bunkry, sobie od razu je zaznaczamy lokalizatorami, bo wtedy, bo na później te bunkry to będą ratowały nam życie. Bo niektóre bunkry mają żarełko i na późniejszych etapach będzie trzeba położyć bardziej jakby na ten. Rękę trzeba będzie położyć na ogólnie tych ich na jedzenie. Na mięso, nie? I żarcie. Tam się o tym przekonałem, bo też nie jak pierwszy raz grałem, nie robiłem sobie co chciałem, nie? Żarcie miałem pod dostatkiem, ale później. Oj, oj, oj! Ja stoczyłam, tak powiem. Tak bam pariła. Dobra, robimy sobie łuk. Tylko że ściał nie mam, ale... Robiłem ze plum. W ogóle bardzo fajny tip odnośnie jakby skakania do wody. Jeśli macie głęboką wodę, to skaczcie sobie do niej, jakbyście robili watera w Minecrafcie. A to się nie... O! On nie dostaje obrażeń? Chyba... Tak, to jest to. Dobra. Koleś, idziemy. Jeżdżamy tam na pełnej. Ja pamiętam, co to jest. Ja w ogóle, byście jeszcze chcieli, widzowie, to bym mógł jeszcze. Tam możecie mi napisać, którą grę tak nagrywać. Tak najlepiej, jakby ta gra była bezpłatna. To raczej będę ją nagrywał. Ale. Bym mógł jeszcze nagrywać GTA, chociaż nie Boga. Wiem. Boga! Żebyście ten nie. Tam nie są. No teraz już mam połowę HP, ponad mniej. Mógłbym też nagrywać GTA, ale nie mam za bardzo w sumie z czego nagrywać GTA. Jest! Bo przeszedłem praktycznie całą grę. 70% gry, no chyba szczerze, żebym nagrywał tryb fabularny, ale nie wiem, czy by mi nie zbawiło. W ogóle, koleś, mam projekt. Słowa, mam projekt, mam projekt wyrzutu. Ej, a to jest dobry pomysł, żeby nagrywać GTA na YouTube'a, jeszcze tryb popularny, bo ja się boję, że na przykład Trevor przyjdzie i powie takie słowa na my.
do Franklina. No jakby to wtedy można wstawić warning i wtedy już masz ten. Już ci YouTube nie goni. Tak działa YouTube. O, samo opuszczone golf karty. O, akumulatory. A tu jest ten działający. Patrz na tyłej, bo ten. Wiem, ja już zebrałem. Kolega tu jest, Ej, kolego. Musimy super radzić. Pomocy! Wsiadaj. Pomocy! Wsiadaj. Rozjedź gościa! Rozjedź mu banany. Dobra. Panie, lecimy. Idziemy po Kevina chyba najpierw. Kevina. O. Będzie problem. To są dobre hamulce. Ja ten. Ja se przejdę. Ja wezmę Kevina, dobra? Nie. Ty już wiesz, co... Well, bro, you're dead. Basically dead. To nie. Nie wiem, jak ci pomóc. Nie. No to ja teraz. I dawaj skacz, tu jest woda, więc to jest taka głęboka woda, nie? Ale jakoś wskoczyłem do góry. Mogę na spokojnie bawić się w Watera, nie? Ale jakoś wskoczyłem do góry. Po prostu kiedy sobie w spację. Teraz możemy po prostu pójść, tylko na mapę. I gdzie byśmy mogli zrobić bazę. Teraz zrobimy chyba tam bazę, bo tam będzie dobry teren i będziemy mieli tam jeszcze akurat do pistoletu pójdziemy. No ja ten czy. Dobra, poczekaj. Poczekaj na mnie, ja tylko. Ja tam już kiedyś robiłem bazę, to jest dobrze bazę zrobić. I tam słyszę drewno do obok, nie jak robiliśmy ostatnio. Kiedy to musieliśmy pochodzić z pół kilometra po drewno. Wszystko co myślimy jest w naszych mózgach. No tak. O nie, ale myślałem, że nie dostanę wrażenia z tego. Ci co wiedzą. Ci, którzy wiedzą, naprawdę. Jak wiecie, jakby jakieś chcecie dać tipy, piszcie w komentarzach, ja będę czytał też jak i koleż. No tak, będziemy czytać ten Sigma. Jak dobijemy 1000 subskrypcji... Rusz twoje 4 litery! Jak dobijemy 1000 subskrypcji, to zrobię filmik. Godzinny. Może. O Jezu! Też już chyba robiłem godzinne filmiki, więc macie w sumie dać propozycję. Mogę powiedzieć tak, dłuższego niż 2 godziny to chyba nie zrobię na pewno. Albo możesz streama równie dobrze zrobić. No, albo właśnie mogę zrobić live właśnie na 2 godzinki. Mi trochę baterie się wyczerpa, a ja nie jestem jak wózek golfowy. Nie pożeram energii słońca. No właśnie te wózki golfowe niby fajnie, bo... Ale... Bo w ogóle one są teraz zbyt OP jak dla mnie, bo one się w ogóle... Oni nie są w stanie rozładować praktycznie. Bo i tak jeździsz praktycznie na słońcu. I tak jesteś na słońcu praktycznie cały czas, więc jak gdzieś jedziesz, bo w nocy się ciężko jeździ, to się ładuje cały czas. W nocy się mogą rozładować, to fakt. Nighty tak samo, ale nighty jakby pindalają, jak nie powiem co. Jak pierdzi kółka. Taki garbus, ale na sterydach. Dobra, zrobimy tutaj bazę. A to jednak jest ten teren. Dobra. Jakby ja bym najlepiej poszedł szukać tego terenu, takiego wiesz. Typowo, gdzie jest. Ja tutaj robiłem bazę zawsze. To było dobre miejsce. Tylko ta woda jest trochę głośna, ale to się przyczyni. To jest dobre, fajne miejsce, tylko jakby. Później będzie nam ciężej jakby... No wiem, bo to jest woda i oni tu będą przyjeżdżać, ale to nic, bo ja tu już kiedyś musiałem sam walczyć. Mordo, ale jest dobrze. Bo tutaj jak będziemy mieli, nie wiem, dzień 50 któryś, może być, że może ci wjechać taki bardzo fajny... Mordo, chodź. Come on. Idziemy po pistolet. Proszę się, bo widzę ten, widzę bardzo fajną rzecz. No bo tutaj jest pistolet zawsze. Ty wiesz, o co mi chodzi. Chyba zawsze, no chyba, że się ktoś może gdzie indziej zrespić. Ja tutaj robiłem bazę, o nie tylko dlatego, że tam był pistolet, tylko ogólnie po prostu.
Ej, niż temat, bo on może, jak jest jego dużo, nie strasznie, albo jest połączony, to ci daje naprawdę dużo liści. A liście nam na później będą potrzebne. Nie. A ty kawa nam gra dobra. A ja się zastanawiam, dlaczego ja tak teraz sobie lepiej. Bo to jakby listki są później mocne, bo nie dość, że masz je na armora, to masz je jeszcze na tego. Automatycznie masz je jeszcze na... Słyszałem radio. Tutaj coś jest. Amunicja od razu do pistoletu? To jest radiogarnek, joint. Wszystko pozabierać się danie, bo to się, tu się wszystko przyda. I zjem przy okazji MRE. Jestem głodny. Dobra. Wszystko? Wszystko. No jeszcze kostki dwie. Chyba już tutaj coś jest. Kostek, Boże, za czwórek. O, żółwik. O, żółwik. Aż to! Ty tylko nie widzisz, co nie. Kanał Family Friendly. Dobra, skorupka, zakryte. Mięsko, mięsko, mięsko. To tak po prostu nam dał pióra, co nie? Jo! On żyje. Dawaj. On żyje, tylko poszedł spać. Panel! Lecimy! Lecimy! Lecimy na morze! Lecimy! No, ciekawe, kto pierwszy zginie od rekina. Ja grałem na... raz na łatwym i dosłownie dwa razy ugryzł mnie rekin, ale akurat dopłynąłem do pontonu, wziąłem pistolet, zabiłem tego rekina, to przyszły dwa inne, bo zabiłem tego kolejnego rekina, później mi się skończyła już amunicja i chciałem wejść do wody, popłynąłem dosłownie, już byłem w miarę blisko, ale ten rekin mnie zjadł. Jak już wracałem. Jakby tutaj co jest śmieszne, nie? Się na mnie... usił rekin, ale ja sobie dałem radę na spokojnie, nie? Ale rekiny tutaj biją dużo, to powiem, że jest fakt. A szczególnie na Hard Survival, to jest już szok. Jako mi zadał chyba tam swoje, tym trzecim HP. Kolego, daj kamienie, dziękuję za kamienie, ale... Ja się bardziej ucieszyłem na widok flar niż... na pistolet, bo po prostu klikałem A i nagle patrzyło pistolet. Dobra, panie! Adios! Co to był za blisko? W ogóle się na mnie skarżyli niektórzy ludzie, jak kiedyś sam nagrywałem, że... I oba jakoś miałem, nie? Jak sprawdziłem, to sam nie uwierzyłem. Co, że źle to wyglądało? Zostawienie subika i lajka nie kosztuje nic, nawet grosika, więc nawet ci nie wywożą do Bydgoszczy. Faktem jest to, że jakimś cudem ja zalajkowałem i nie wysłali mnie do Bydgoszczy, spokojnie. Więc polecam się lajkować i subskrybować. Żeby nie ominąć żadnego filmu. Bo inaczej porwę twoją mamę. Ja no nie mów tak. Nie wolno tak mówić. A da się coś zrobić z tymi ogwiazdami? Tymi rozgwiazdami? Nie, niestety nie. Bo niby ketchup leci, ale jakoś nic się nie dzieje. Ketchup! To jest ketchup. Tak, to jest ketchup. O co ci chodzi, przez to jest ketchup? Ci to wiedzą. Ci co wiedzą. Fajne ketchupy. Ale trochę gorzki. Dobra, chodź, idziemy tam budować bazę, bo to się przydało. Dobra. Ono i no na wino, pane. Pane. O pan na wino. Dobra. Wall jumping, moja rzecz. Ja coś takiego słyszałem, że... Slingshoty, te takie na kamienie. Proce? No, proce. To, że podobno można je tylko zdobyć używając comment. Jakby, że podobno nie można mieć ich na survival. To było w becie. Z chwilę pamiętam, jak dobrze pamiętam, to było chyba patch 05. Albo któryś tam. Jedynka, dwójka. Ale chyba gitary się już nie da zdobyć.
Gitary, no nie da się zdobyć jakby ten, normalnie. Na Survivor. Na komentarzu. Dlaczego? Fajnie by było w sumie to. Pewnie się da jakoś w jakimś cave'ie, ale może ja tego nie wiem. Ale jak widzowie chcą, mogą poratować, czy da się zdobyć gitarę, czy nie da. Ja chętnie wysłucham. Ani lepiej nie. Oła. Panie się wyglebnąłem się troszeczkę. To by było dobrze zrobić pasa. Ja to już kiedyś robiłem, to było dobrze. Ja robiłem tutaj na Hard Survival wtedy. Ja bym najpierw sfokusował się bardziej na początku na stakowaniu typu amunicja, broni, nie, żeby cokolwiek mieć. Też w ogóle nauczyłem się fajnego tipa, jak strzelasz kanibalom albo innym dziadostwom w kolana, to one upadają, wtedy masz darmowe kilka hitów, nie? Nawet jak je uderzysz, to i w kolana, bo o tyle fajnie. Wcale ja nie odgrywam pomysłu na bazę od Heresiego. To nieprawda, to nie. O! Znalazłem w ogóle skrzynki. Ono. Bo to są bardzo. To są te drukarki. Blaze 500 Logs. O, super. Zostałem osiągnięcie ze Steama. Mamy w skrócie trochę tych. Dobra, co? Zbieram sobie małe kamyczki i będę sobie robił sztalo, nie? Ogólnikowo. Ja się. Z tym. Ale piór nie ma, muszę sobie pobawić. Z kamykami dobrze, ale gorzej z patykami. Przecież trochę patyków mam. Jakby piórka można ten. Piórka jest nawet łatwo zdobyć, wystarczy zbudować z 13 patyków. Tego. Mów. Domek dla pitaszku. I jest Sima. O nie. O Kevin. Wiesz co to znaczy? Co? Co znaczy? Noc się zbliża. Noc mi. Ojojoj. Proszę, odwala mi. Ojojoj. Ojojoj. No to by się przydało. Ale gdzie klop? By się przydało się Ej w ogóle. O, by się przydało znaleźć. To ja mam miejsce na bazę już dawno. O to, tak! Ja mam swoje. To jest miejscóweczka, gdzie... Myślałem, że mało patyków, ale tam jest. Bo na moim pierwszym play, który robiliśmy bazę i tam na spokojnie można. Bo masz od razu wodę, nie? Która nigdy ci nie zamarznie. Masz stałe jakby... Stałe źródło wody i jedzenia, bo większość kanibali szło mi z lasu. A jedynie... Czyli robimy osobno bazę? Panie, pole. Czyli osobno robimy bazę, czy co? Możemy zrobić osobno, jak chcesz. Mi to jakby jeden kij. Tak szczerze. Tylko, że o tyle jest tutaj troszkę kijowo, że masz jakby te. Więc to kanibali blisko. To jest tyle kupio. Dobra, poleć. Nie ma co. Stawiam. Ja idę w swoją stronę. Stawiam namiocik. Latareczka w dłoń. To połóż po prostu ten. To takie, żeby pójść spać. Że już tej plandeki już nie. No właśnie mówię, że ja idę do ciebie, że plandekę rozłożyć. No to raz już ją byle gdzie, a później ją po prostu weź. W sumie no. Dobra, tak. Najwyżej poczekaj, żebym ja mógł, jakby miał cokolwiek do obrony, nie? Ja wezmę taktykala. Dobra. This is it. Dobra. Dobra, teraz trzeba... Gdzie jest Kevin? Zniknął? Nie. Gdzie jest Kevin? Tu. Dobra. Zdobądź... Przerwać pragnienie, dobra. Nie, to by trzeba było inaczej. Wybuduj... Nie, to wiem, co nie powiem, że nie. Będzie trzeba znaleźć jakby jakiś bunkier z drukarką.
bo wtedy mam już od razu jakby jakiekolwiek te surowce, żebym mógł zrobić strzały, bo wtedy tu strzały są naprawdę potrzebne, na szczególnie początki gry. Dobra, ja nie wiem jak ty, ale ja idę. Wybuduj choć konstrukcję. I tam już zbudujesz, dobra. Te duże kamienie by nawet mogły się przydać. Ale tutaj ja mam po prostu w jednym miejscu. W ogóle mój kolega bardzo fajny trik zrobił. Jakby lepiej jest w cave'ach jakby tych takich bunkierowych robić bazę. Na przykład taką tymczasową, że tam nie wiem, jakieś masz tam od razu jakieś tam picie, coś, zawsze coś tam się trafi, nie? Właśnie muszę się napić, bo zaraz umrę z głodu. No to tak, robimy sobie od razu czyli do apoteki. Myślałem, że to jakiś kanibal. Dobra, postawimy to tutaj. W ogóle jakby to napełniłem wszystko, teraz mogę dobra, gdzieś pójdę na pewno. Ja mam taką jedną fajną miejscówę, ja chyba ją znajdę, zara. Gdzieś blisko ciebie spróbuję, nie? Żeby jakby nie było jakby jakiejś, wiesz. Dobra, idę jeszcze. Kanibal, dzień dobry. O, wioseczka kanibali, subcio. Zobacz, sobie mogę ten. Ja sobie pójdę zatować, don't mind me. Zobacz, jakąś zupę na siłę, chociaż nie wiem. Nie, nie chciałem tego pić, nie chciałem tego pić. Nie chciałem tego pić. Postaw nie. Get shocked, bitch. Co ja potrzebuję? Potrzebuję dwa mięsa. O! Mam gotowane mięso. O, cię, panie! Siłę. Kolego! Ciebie ktoś uczył patrząc nie geografii? Ej, masz może. Nie wiem, to jest ciekawe. Anatomia też może być. Okej, trzeba upolować jedno zwierzątko. Przerobię się nawet z pistoletu. Ała! Ała! Pomocy! Ała! To tego nie trzeba nawet. Czy to będzie pod trójką? Ej, idź te w ciry! Kolego! Potrzebuję dosłownie tylko jedno mięso. Tak. Dobra, panowie, adios! Mnie już tu nie byjos. Nie ma mnie, nara! Gość, ja zbiewam, bo ja nie mam, nie ma sensu się z nimi bić. Byłem i wiosce oblutowałem. Ja ledwo co żyję. Ja szukam tu sobie tylko... Tylko jedną mam rzecz, leki, więc... czyli mięso. Gdzie jest jakieś mięso? Jak potrzebuję, to nie ma. Ale spalnie ze wszystkim. No, co ty nie powiesz? Muszę dostać tylko jedno mięso i mogę zrobić zupę. Zupka z mięsem? Bo ja już mam w ogóle ramen, nie? To był. Jest psta. Z ptaka mogę jeść. Ja się dana po zbieram. No właśnie z tego ptaka. Z ptaka będzie dobrze. Ja mogę kupić tutaj. Mam wielkie pole do popisu. Czyli w końcu robimy osobno te bazy, czy razem? Możemy zrobić osobno, jak chcesz. No tak, ty chcesz. Możemy zrobić osobną, mi to szczerze trochę
mi to tam... Ja mam trochę, nie powiem, że nie wywalone w to, czy będziemy mieli razem, czy nie. To możemy razem zrobić. Dobra, jakby ja ci powiem, że plaża szczerze dla mnie jest nawet spoko, bo masz dużo, dużo pustego terenu i masz wodę. Nie? Więc skrócie, która nie zamarza, więc to jest jeszcze plus. A kanibale, jakby chcieli przyjść, to będziesz ich widział, bo masz duży jakby rozrzut tutaj, nie? Na plaży. Co teraz? Więc robimy, więc plażyczka to będzie chatka, no i dobra. Ja tylko sobie przy okazji otworzę sakiepkę jakąś. Ale nie może tutaj. No to... Nie. W ogóle wiesz co? Ty, ja mam tyle tych sakiewek, ci powiem. Bo kanibal, bo praktycznie co drugi kanibal mi walił bombkę, a ja co drugiemu robiłem egzekucję. A ten piec, to tam jak się zrobi ten piec z głazu, to tam można przetapiać tylko jakby rudy? Nie można tam przetapiać, nie wiem. Czy jedzenie można to robić? Jedzenie głównie. Garnek. No to sigma. Od razu ja się nie będę bawił, ja po prostu garnek. Ale ta woda może wyparować, chyba nie. Kolega, mamy towarzyszy. Gdzie jest Kevin znowu? Ja myślałem, że on przyjdzie, jak nawet mam ja. Mam dwóch powiem towarzyszy. Na dupie. Zużyłem pocisk, niestety. Tu jest ten duży śmieć. Dziękuję, kolego, za twoje poświęcenie. Gdzie jest jakieś jedno mięso? Bo zabiłem rybę, ale... Ryba to co mi da ryba? To myk, myk. Mięso, którego ja potrzebuję. Opalańsko. Dobra. I myk, kolega, tam. A gdzie jest drugi kolega? Tam jest drugi kolega. Chodź. Wójcie, Wiktor nie gryzie. O, to jeszcze był lider. O, fajnie. Będę miał free maskę. Złotą. Easy. No i G. Piotr, dosłownie wiewiórka. O, teraz oficjalnie ci mogę powiedzieć, że mam darmową maskę, więc G. Ja potrzebuję tylko jednego mięsa. Dlaczego tego nigdzie nie ma? Nawet z jakiegoś ptaka, czy coś. Dlaczego to jest takie trudne? Ja dookoła siebie słyszę tylko kanibali. No ja się nie dziwię, jak u mnie też są kanibale, więc się nawet, szczerze mówiąc, nie dziw. Ten film w ogóle miał trwać pół godziny, trwał już prawie godzinę. No to do tej o 11 możemy nagrywać jeszcze jakieś 10 minut. Bo później jeszcze będziemy nagrywać odcinki z innych gierek. Zobaczymy, czy się spodoba. Na razie są takie przygotowania. No, podejrzewam, że jakby... Oho, coś mi tu piszczy i wiedziałem, że mi piszczy. To budy. Czy to może być mięso? Pogaszony. Please. Ja w ogóle już se jakby zbroję robię z kości. Więc ja będę jakby jakkolwiek miał opancerzenie. Dlaczego?
tak chciałem, to nie ma. Dobra, Kevin, ty... Ty nic nie robisz, więc wstawaj. Odgrywa Kevina, ja sam budzę. Czytaj. Z to bądź. Bale, pełny pojemnik. W sumie robienia tego, to robię. Mam chorobę, buduj, buduj mur. Ja w ogóle tak bardziej w środku lasu ciąłem, nie? I teraz mam tyle drewna, że normalnie śmieję się, że mam tego, że mam ciula drewna. Mam naprawdę ciula drewna. Po prostu se to ziplinem zrobiłem. Takim, wiesz, tym wózkiem takim. Ja sobie i śmieję się, że to zipline. A czyli ty robisz tam sobie bazę? Tak, bo tutaj jakby mam większy widok na kanibali, nie? Wtedy... Popatrz, masz od razu widok na kanibali z tej strony, z tej i z tej, ze wszystkich stron, nie? Więc nieważne skąd oni by przyszli, zawsze miał kontrę na nich. To jest w sumie... ciekawe, ale... Wystarczy tylko mi wieża i ja już... Dwie wieże i jest... Boże! Czemu ja mam takie złe myśli? O nie. Nie, to w sumie to, co ty robisz, to jest dobre, tylko... Ja tu już mam sobie to, a to by się dało zniszczyć. Garnek wsiąść. No jakby ja jeszcze będę robił te... Wokół tego jakby... W sumie teraz zrobię koło wody. To już gdzie ja to mogę zrobić? Weźmy koniec tej kamienicy, bo jest super. Daj mi ci tylko garnek, o, dobra. Buduj mur. Się śmiejemy z kolegą, że mam chorobę, buduj mur. Teraz śpiewam, buduj mur. Dobra, idziemy do lasu. Pyk. Ja. Dobra, to ja jednak robię gdzie indziej poza. Wrócimy na to, bo gdzie. Teraz tak. B. X. I teraz tak. A co by to zrobić? No. O, właśnie! Wiesz co? Ja się w ogóle o lot nie mogę pofatygować. Nie, bo ja mam jakby wyrzutnię do lotni. Jaką wyrzutnię do lotni? O, już mam piątkę. Easy. W ogóle na tym save'ie, co graliśmy sobie tak, o. Ile miałeś siły, by the way? Na tym, co ostatnio? Tak. Nie wiem, w sumie. Wiem, że kiedyś grałem na singlu. Ja już dobijałem do 20, na spokojnie. Ja na singlu kiedyś miałem... nie wiem, z 15 ledwo. Kościół ja miałem chyba ile? Jak ja robiłem pierwsza playthrough z kolegą, to miałem chyba ponad... Miałem chyba ponad ten... Ponad 50 siły. Gościu, my mieliśmy normalnie ten... Mansion. 10 siły. Nie można 1000 siły, może mieć tylko 10 siły. 100 można. Nie można. Jakby najlepiej.
Lepiej jak masz jakby od razu już taki mur, nie? I nie musisz się teraz. Ja się nie muszę teraz bać mniej więcej, bo mam mniej więcej taki mur, na którym mogę pracować. Nie? Na sobie kupię domek, spokojnie. Chociaż. Czekaj, o. W domku bym zrobił parę pięter. Tylko czy to się zrobić tylko schody, czy można zrobić drabinę jakąś, czy nie? Linę się chyba da. Dla mnie Kevin jest przydatny dopiero wtedy, kiedy go na serio potrzebuję. Jakby to postawić na tym, to teoretycznie by było lepiej. W ogóle o tyle jest fajnie, że są mewy, nie? Bo wtedy masz od razu dostęp do piór. Oho. Co robisz? Wieżę obserwacyjną. O! I tam u góry jeszcze dobuduję. Bo będzie dobrze. Dobra, to tak, Kevin, się byś musiał zbudować. W ogóle, wiesz co, ja chyba pójdę twoim krokiem i zrobię jakby, wiesz, tak typowo, też właśnie dobuduję, zrobię sobie dobudówkę do wieży. Typu, typu, że dam sobie tam światełko. To można się panele. Ci powiem, mam naprawdę masakrycznie dużo teraz tych kłód. Bo se musiałem sobie zrobić ten. Musiałem sobie zrobić normalnie ten. Musiałem sobie zrobić. Dlaczego ten Kevin nie może tego normalnie robić tylko po pojedynczo, tylko musi do każdego dawać. Po tej kije tak to by już jedno było skończone. Nie, bo to nie. I tak nie. Mam nazbierane normalnie, że na spokojnie ja bym mógł zrobić domek. No teraz na spokojnie robię sobie domek. Później dopiero zajmę się rzeczami obronnymi. Typu jakimiś tam pułapkami czy coś takiego, nie? Zajmę się na pewno też wyrzutnią, że miał od razu. Nie zdziwiłbym się, jakbym. Wtedy, co szukałem tego mięsa, co nie? Nie zdziwiłbym się, jak na ekranie by był jakiś jeleń albo coś takiego, jakby takie duże zwierzę. A ja bym tego nawet nie widział. Nie zdziwiłbym się w ogóle. No, meanwhile widzowie zauważyli kątem oka jelenia w komentarzach. Zauważyłem jelenia, tego nie widziałeś, ślepy jesteś. To sobie muszę przyznać, że sam czasami ślepy jestem. A ja staram się mieć właśnie nawet oczy dookoła głowy. Tak się to mówi. No, to jest. Ale ej. Będę musiał jeszcze drugą. Okej. W ogóle ja już praktycznie mam teoretycznie mówiąc zrobione te. Na Kevin jeszcze zbiera te patyki, ale chyba moje jedno to usunę, bo aż tyle drewna nie będzie musiał potrzebne na zapas. O jezu. Nienawidzę tego. Usunę mu to. Ale... W sumie to wystarczy nawet jedno. Nie potrzebuję nawet więcej. W ogóle... Jakby według mnie najtrudniejsza mechanika dla początkujących zbudowania będzie robienie tych podpór. Mam sequence review już. Bo nie dość, że podpory trzeba umieć robić w dodatku, to jeszcze musisz ten. Jeszcze musisz wiedzieć, jak te podpory. Jeszcze musisz wiedzieć, jak te podpory usunąć, żeby wszystko się razem trzymało. A to jak się zniszczy coś, to może wszystko się przewrócić. Ja te podpory zawsze usuwam, jak buduję chatkę, nie? To może się przewrócić później coś? No przewróci się. Jakby. Jak pamiętam, się nie przewracałem. Jak ja grałem, więc swoje playthrough,
on nigdy się nie przewracał u mnie, nie? Nigdy. Tak sobie muszę wyłapać deszczu. Kiedyś na kanale w ogóle Barto Polo, polecam zobaczyć. Graliśmy zwykłego Foresta, nie? Normalny Forest jakby ma, szczerze mówiąc, customowe budowanie, ale jakby... Na zdrowie. Dankę. I odpowiada jakby to budowanie tutaj, w sensie. Jakby zrobili jakby grę połączenia jakby tych dwóch super gierek typu Sons of the Forest i właśnie Foresta zwykłego jakby, nie? Oh yeah, dobra, teraz... O Jezu, zaczyna się najgorsza część. Drugie piętro. Dobra, ukończ konstrukcję. Zaczyna się najgorsza część teraz u mnie. Bo ja robię drugie piętro. A ja ogólnie muszę mieć rampę do tego, żeby mógł cokolwiek tam robić, nie? W ogóle... Ej, dobra, zrób... Plantekę i będziemy na dzisiaj kończyć. Ja myślę, no dobra. To kończę jeszcze tylko swoje. No to na tyle będzie, widzowie. Mam nadzieję, że mieliście fajny czas. Jutro. Adios. Może będzie nowy odcinek albo coś takiego jeszcze tam. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować i tak dalej. A my sobie zapiszemy. Gierkę. No teraz możemy. No i nara.